Drodzy, witam w kolejnym odcinku naszych historii wybranych, w których przyglądamy się drugoplanowym postaciom biblijnym. I dziś, zgodnie z zapowiedzią, chcemy spojrzeć na kobiety w życiu patriarchów. Postacie drugoplanowe, dlatego że zazwyczaj są gdzieś w cieniu swoich mężów, ale w przypadku patriarchów myślę, że kobiety odgrywały ogromną rolę, a wiele z decyzji patriarchów jest podyktowanych wolą kobiet. Spróbujmy więc spojrzeć od początku, bo trochę tych kobiet jest, które miały dzieci z patriarchami, które wpływały na ich decyzje, wpływały na ich życie. Patriarchów mamy trzech. Mówimy Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Ale kobiet mamy trzy razy więcej. I tak jak powiedziałem, spróbujmy teraz po kolei. Ja sobie nawet zrobiłem taką małą listę, żeby przypadkiem tych imion nie pomylić. Drodzy, Abraham, bo od niego zaczniemy. Z jego życiem związane jest życie trzech kobiet i najmniej wiemy o drugiej żonie Abrahama, którą poznajemy w 25 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej. W zasadzie poza jej imieniem nie wiemy nic więcej. Wiemy, że po śmierci Sary Abraham pojął drugą żonę, na imię jej było Ketura. I to nie był epizod w życiu Abrahama, dlatego że Abraham miał z nią, jeśli dobrze pamiętam, szóstkę synów, także parę lat musieli razem z sobą spędzić. Ale nic więcej poza jej imieniem nie wiemy, dlatego że najczęściej, kiedy myślimy o Abrahamie, to oczywiście od razu mówimy Abraham i Sara. Sara towarzyszy Abrahamowi od początku jego podróży do ziemi wybranej, do ziemi, którą wskazuje mu Bóg. I o Sarze wiemy dwie bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, że była bardzo piękną kobietą, co będzie też miało swoje konsekwencje w pewnych decyzjach Abrahama. A druga rzecz, nie mogła mieć dzieci, co na pewno wpływało nie tylko na ich relacje, ale przede wszystkim na samopoczucie Sary i też na pewne jej wybory. Wracamy do piękności Sary. Otóż mamy taki krótki epizod w Egipcie. Epizod ważny i epizod z naszej perspektywy dość straszny, dlatego że pomimo tego, że Sara jest żoną Abrahama, to kiedy wybierają się do Egiptu z powodu głodu, Abraham prosi Sarę, by udawała jego siostrę i tak chce zabezpieczyć siebie i swoje życie. Konsekwencją tego jest to, że Sara trafia na dwór Faraona i z biegiem pewnych okoliczności interwencji Bożej Bóg chroni Sarę, Bóg chroni Abrahama. Ostatecznie Sara i Abraham wychodzą z Egiptu, ale nie wychodzą sami. Oczywiście mamy ich towarzysza, natomiast najprawdopodobniej właśnie w Egipcie do Sary i Abrahama przyłącza się służąca, która tam zostaje wybrana, podarowana, tego do końca nie wiemy, Hagar. W związku z tym, że mijają lata, Abraham nie ma potomka, Sara proponuje, by to właśnie Hagar urodziła Abrahamowi dziecko i w ten sposób dała też dziecko Sarze. Abraham godzi się na to. Hagar rodzi syna Ismaela i można powiedzieć, że od tego momentu relacje Hagar i Sary zaczynają być relacjami bardzo napiętymi. Jedna drugiej dokucza. Hagar też nie wiadomo do końca, co mówi Sarze, ale być może okazuje pewną wyższość związaną z tym, że to ona rodzi syna Abrahamowi. Ostatecznie Hagar ucieka, wraca, rodzi syna, potem po Bożej interwencji syna rodzi też Sara. Dochodzi też do dalszego konfliktu, eskalacji tego napięcia i w pewnym momencie Sara mówi wprost Abrahamowi, nie ma miejsca dla dwóch kobiet w jednym domu, Hagar musi stąd odejść. I choć Abrahamowi nie podobały się słowa Sary, to jednak widać, że Sara miała ogromny wpływ na Abrahama, dlatego że Abraham posłuchał Sary. Hagar zostaje wypędzona i w domu Abrahama, czy w namiocie Abrahama pozostaje Sara i syn, który, trzeba powiedzieć, nie jest pierworodnym synem, Izaak, ale będzie tym, który będzie dziedziczył, tym, na którym spocznie Boże błogosławieństwo i tym, który w dalszej kolejności będzie kolejnym patriarchą. I tu przechodzimy do kolejnej kobiety. Otóż kiedy Izaak dorasta, Abraham postanawia, że jego żoną nie będzie żadna z żonek z kobiet kananejskich. Wyprawia więc swego sługę do swoich rodzinnych stron
i stamtąd właśnie będzie pochodziła żona Izaaka, Rebeka. Rebeka, która przypadnie do gustu Izaakowi, to jest aranżowane małżeństwo, ale będzie małżeństwem zgodnym. I drodzy, jest taki jeden piękny fragment biblijny. Ja muszę powiedzieć, że on mnie zachwycił, związany z Izaakiem i Rebeką. Otóż ta historia Izaaka i Rebeki, jak już wspomnę, albo wspomniałem, teraz już nie do końca pamiętam, będzie troszeczkę też wzorowana na historii Abrahama i Sary, kiedy z powodu głodu tym razem Izaak będzie musiał opuścić swoje strony i znów on będzie prosił Rebekę o to, aby udawała jego siostrę. I tam właśnie czytamy, że król tego miejsca, Abimelech, dostrzeże, i to jest taka piękna, ja muszę powiedzieć, że na mnie to takie bardzo pozytywne i piękne wrażenie zrobiło, czytamy, że dostrzegł, że Izaak pieści swoją żonę Rebekę. Wiecie, tak zazwyczaj biblijnie to mówimy i pojął, obcował i tak dalej. To jest takie piękne słowo, pieścił swoją żonę. To ma konsekwencje, oczywiście znowu wychodzi na jaw, że to nie jest jego siostra. Natomiast trzeba powiedzieć, że Rebeka, choć bardzo kochała też Izaaka, urodziła mu dwóch synów, w pewnym momencie będzie tą, która zdecyduje troszeczkę o losach tej rodziny. Dlatego, że to ona będzie motorem napędowym kłamstwa, które pojawi się w domu Izaaka. To ona namówi swojego syna Jakuba, by okłamał swojego ojca, by udawał swojego brata, by wyłudził błogosławieństwo. No i kiedy wszystko wychodzi na jaw, to ona wyprawia Jakuba do swojego brata Labana, by tam się ukrył. I można powiedzieć, no przechodzimy do kolejnej postaci biblijnej, tym razem do Jakuba, który będzie tym trzecim patriarchą, Bóg Abrahama, Izaaka i Jakuba. Jakub trafia do Labana, chciałby się powiedzieć goły i wesoły. Tak, może to nie najwłaściwsze słowo, ale jest tym, który niewiele ma, tym, który niestety musi sobie na wiele rzeczy zapracować, tym, który musi się słuchać. I kiedy tam na miejscu poznaje córki Labana, wpada mu w oko Rachela, prosi Labana o jej rękę, ale no, Laban stawia tutaj warunki. To nie jest takie proste. Musisz odpracować moją córkę. Musisz spędzić 7 lat pracując u mnie, by mogła zostać twoją żoną. Jakub nie ma specjalnie wyboru. Niespecjalnie właśnie, tak jak powiedziałem wcześniej, coś ma. Do domu nie może wrócić, więc decyduje się na taką pracę. Przez 7 lat pracuje, by jego żoną mogła zostać Rachela. I po 7 latach zostaje wykiwany. Bo kiedy następuje noc poślubna, no okazuje się, że jego żoną została, ale nie Rachela, tylko jej starsza córka Labana, Lea, jej siostra Lea. I wiecie, tak sobie myślę o całej tej sytuacji, myślimy wtedy tylko o Labanie, który oszukał Jakuba, o stanie, w jakim musiał być Jakub, kiedy nie rozpoznał, która jest która. Natomiast, wiecie, to pokazuje też, jak ogromny posłuch miały u tego, który był głową rodziny, kobiety. Bo przecież nie tylko Lea wiedziała, że oszukuje swoją siostrę, ale też młodsza siostra wiedziała, że Laban takie rozwiązanie szykuje, ale dopóki jest w domu swojego ojca, musiała być posłuszna mu we wszystkim i też była posłuszna w tym, że to jej starsza siostra Lea została żoną Jakuba. Kiedy Jakub dowiaduje się, no dalej jest z niczym, w związku z tym kolejne 7 lat pracuje na to, by to jednak Rachela mogła zostać jego żoną i szczęśliwie, można powiedzieć, po 14 latach Jakub ma dwie żony, Leę i Rachelę, ale to nie są wszystkie kobiety w życiu Jakuba. Dlatego, że kiedy okazuje się, że Rachela nie może mieć dzieci, robi dokładnie to samo, co zrobiła Sara z Hagar. Proponuje, by to jej służąca urodziła dzieci czy dziecko Jakubowi i jej służąca Bilha rodzi Jakubowi dwóch synów. Kiedy Lea widzi, że jej młodsza siostra zaczyna ścigać ją w urodzeniu dzieci, postanawia też wesprzeć się swoją służącą Zylpą i ta też rodzi Jakubowi
dwójkę dzieci. Tak więc w życiu Jakuba mamy cztery kobiety, które rodzą mu dzieci i dlatego warto też spojrzeć, drodzy, na historię Sary, Hagar, Izaaka, Ismaela trochę z tej perspektywy, że fakt, że służąca rodzi dziecko, wcale nie oznacza, że jest to gorsze dziecko, wcale nie oznacza, że jest to dziecko z nieprawego łoża albo jest to dziecko, które nie zostaje uznane. Zresztą, kiedy czytamy dokładnie historię Abrahama, to dowiadujemy się, że pochówek, jak czytamy, przygotują mu dwaj synowie jego, Izaak i Ismael. Ale nie synowie są dzisiaj ważni, ale kobiety, których mamy tutaj sporo. Oczywiście mamy też potem różne relacje, które pojawiają się w rodzinie Jakuba, związane między innymi z służącymi, z córkami. Tak więc zachęcam do tego, by sięgać do kart biblijnych i zobaczyć te fascynujące kobiety, które nie tylko towarzyszyły patriarchom, ale w wielu wypadkach decydowały o ich wyborach, kierunkach, w których toczy się ich życie. A ja dzisiaj serdecznie zapraszam na kolejny odcinek naszych historii wybranych, gdzie spojrzymy na kolejną postać drugoplanową.